Chciałem się kilka minut zająć Wam moimi refleksjami, moją krótką refleksją na temat pisarstwa nowej noblistki, czyli Han Kang. Tak się zdarzyło, że jedną jej książkę przeczytałem. Pokażę Wam, tutaj jest odbicie lustrzane, zdaje się, ale to się nazywa Biała Elegia. Tytuł oryginału chyba jest trochę inny, to przynajmniej angielskiego wydanie The White Book, czy po prostu Biała Książka, ale ta Biała Elegia to jest ładny tytuł i dobrze, wydaje mi się, że Justyna Neibar-Miller, która przełożyła tę książeczkę w sumie, bo to jest krótka bardzo pozycja, dobrze oddaje ducha, chociaż ta Biała Książka też jest dobra. Sięgnąłem w sumie po tę książkę dlatego, że trafiłem ją w supermarkecie i była bardzo tania, ale przede wszystkim dlatego, że wcześniej Michał Gołębiowski, którego możecie znać, autor powieści Dalej tylko pola, a także powieści książek eseistycznych, mi ją polecił jako rzecz wartą uwagi, w ogóle tę pisarkę jako wartą uwagi. Może też dlatego, że moja córka interesuje się też Koreą, kulturą Korei Południowej. Więc po nią sięgnąłem i przeczytałem ją w jeden wieczór. Ja zapewniam Was, nie czytam szybko, więc to jest tak, że to znaczy, że ona musi być naprawdę krótka, skoro przeczytałem ją w jeden wieczór, ponieważ ja zwykle długo książki trawię, już dłuższe książki, to w ogóle jest mi trudno czasami skończyć. Też sięgnąłem po tę książkę i może by to też Was zainteresowało, dlatego że takim tłem, jednym z takich ekranów, które można powiedzieć pojawiają się na tle tych takich refleksyjnych, bardzo krótkich tekstów prozatorskich jest Warszawa. Ta książka była częściowo, bodajże dwie z trzech części tej książki były pisane w Warszawie. Może jeśli znajdę ten rozdział, to Wam kawałeczek przeczytam. Jeden z takich rozdziałów, który dotyczy Warszawy. Zanim jednak przejdę do tych swoich uwag, to proszę Was o subskrybowanie mojego kanału. Też zachęcam Was do tego, żeby zostawiać komentarze, udostępniać te nagrania czy w mediach społecznościowych, czy przesyłać je znajomym. Możecie także wesprzeć moją pracę przez Buy Coffee, przez Zrzutkę. No i tyle. Słuchajcie, przeczytam Wam taki fragmencik, który mam wrażenie, że jest refleksją z jej obecności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Białe Miasto. W sali projekcyjnej na pierwszym piętrze muzeum położonego w zachodniej części miasta obejrzałam film nakręcony z wojskowego samolotu wiosną 1945 roku. Z zapisów dowiedziałam się, że od października 1944 roku w ciągu ponad 3 miesięcy zniszczono ogromną część obszaru miasta, które już wtedy było zrujnowane. Hitler nakazał wykorzystać wszystkie możliwe środki, aby dla przykładu zmieść z powierzchni ziemi stolicę, której mieszkańcy jako jedyni w Europie stawili opór nazistom i wszczęli powstanie, w której od sierpnia do października 1944 roku trwała desperacka walka o prawo do samostanowienia. Na początku filmu widziane z wysokości miasto sprawiało wrażenie zasypanego śniegiem. Zdawało mi się, że na śniegu albo lodzie osadziły się drobinki sadzy, zanieczyszczając powierzchnię ciemnymi centkami. Potem samolot obniżył lot i miasto stało się lepiej widoczne. Nie było tam śniegu, lodu ani sadzy. Wszystkie budynki były zniszczone. Na białych gruzach, jak wzrokiem sięgnąć, ciągnęły się bez końca czarne ślady pożogi. Tego samego dnia, wracając autobusem do domu, wysiadłam obok przestronnego parku, w którym znajdował się zabytkowy pałac. Przez jakiś czas szłam przed siebie, aż spośród drzew wyłonił się budynek dawnego szpitala. W 1944 roku został spalony, a po odbudowaniu wykorzystano go jako galerię sztuki. Wychodziłam z parku alejką, wzdłuż której rosły gęsto bujne drzewa, a ptaki śpiewały wysoko jak skowronki. I przyszło mi wtedy do głowy, że przecież to wszystko już kiedyś umarło. Drzewa, ptaki, drogi, ulice, domy, tramwaje
i ludzie. Wszystko. Tak więc w tym mieście nie istnieje nic, co trwałoby w oryginalnej formie dłużej niż 70 lat. Mury starego miasta i okazały zamek, znajdujący się na przedmieściach park otaczający letni Pałac Królewski, nic nie jest w pełni autentyczne. Wszystko zostało mozolnie odbudowane z wykorzystaniem planów, obrazów i zdjęć. Nawet jeśli ocalały jakieś filary albo dolne części murów, dobudowano do nich nowe filary i fragmenty ścian. Wyraźnie widać linie świadczące o destrukcji, granice między starym a nowym. Tamtego dnia po raz pierwszy myślałam o niej. Jej los wydał mi się podobny do losu tego miasta. To tu chodzi o siostrę. Ale jakby to już jest, można powiedzieć, taka przeplatanka autorska. Jest tam oczywiście trochę fantazji, trochę takiego przerysowania, no ale jakoś te fragmenty, jest ich więcej, dotyczące Warszawy, myślę, że warto przeczytać. Natomiast co do samej prozy, to jest to rzeczywiście bardzo ładnie napisany tekst, ładnie napisane teksty i czyta się z przyjemnością. To znaczy, że też są dobrze przetłumaczone, jak sądzę, ale no, skoro mam do czynienia z noblistką, już w tej chwili to pewnie jednak ten kunszt przebija się w różnych językach, także w szwedzkim. I to jest niewątpliwie zaleta tej książki. Natomiast jaki mam do niej zarzut? To znaczy, moim zdaniem ta książka jednak zostawia nas z pustymi rękoma. I to jest książka, nie chcę tego użyć w takim sensie pejoratywnego jakiegoś określenia, ale to jest książka napisana przez człowieka ponowoczesnego i jest ona w jakimś sensie przerażająca. To znaczy, sama autorka, która tutaj występuje jako ona sama, opisując swoje doświadczenia, pobyt w Warszawie i tam jakieś różne inne wspomnienia, no wydaje się osobą całkowicie wykorzenioną, która nie ma swojego miejsca na świecie tak naprawdę. Pojawia się córka, nie ma taty tego dziecka. Ona wspomina jakąś przeszłość rodziców, właśnie siostrę, która, jeśli tam dobrze pamiętam, się nie narodziła, czy też urodziła się i szybko zmarła. Jakoś tak to była, taka jest sytuacja. Ale to, co ona tu opowiada, ta biała elegia, daje takie złudne wrażenie uniwersalności. To znaczy, można mieć takie poczucie, że to jest taka historia, która mogłaby dotyczyć każdego z nas i każdy z nas mógłby się w niej odnaleźć. Ale w rzeczywistości jest to historia właśnie człowieka bez właściwości. Takie mam poczucie. Człowieka wykorzenionego, żyjącego w jakiejś takim abstrakcyjnej, krótkiej pamięci, która dotyczy tylko rodziców. Nie widać tam pamięci narodowej, jakiejś pamięci kulturalnej, kulturowej, prawda? Tylko właśnie no jakby ten człowiek rzucony w świat, gdzie po prostu razem z jego przemijaniem przemija wszystko, co go dotyczy, tak? Nie przekazuje żadnej tradycji, niczego nie otrzymuje i też niczego nie podaje dalej. Normalnie jak u Hannah Arendt, prawda? Ta zerwana nic tradycji i to przekonanie, że nie jesteśmy już dziedzicami niczego, tylko sami siebie konstruujemy, albo po prostu jesteśmy w stanie tylko zapisać takie jakby nuty własnej egzystencji, które jednak no, stawiałem pytanie, czy ta egzystencja jest sensowna. Ja jednak zostałem tą książką takim poczuciem doświadczenia nihilistycznego. Znowu nie w tym sensie takim, że wartościującym, tylko jednak pustki. Tak? To znaczy ta książka, doświadczyłem jednak jakiegoś rodzaju pustki, bo to też taka kontemplacja właśnie śmierci, zniszczenia, w dużej mierze i próbę jakaś uratowania, odratowania własnej egzystencji, własnego sensu na gruzach doświadczenia śmierci. Czy ja bym tę książkę w ogóle w takim razie polecił? Myślę, że tak. Ale ta książka, czy ta pisarka, co do której robiłem sobie duże
nadzieję, nie jest jednak kimś, kto mnie przekonuje jako twórca, jako no nie wiem, myśliciel. Każdy pisarz jest jakiegoś rodzaju myślicielem. Natomiast warto, myślę, że przeczytać tę książkę jako przykład, jako pewną, jak ja to mówię, taką lekturę etnograficzną. To znaczy, że jest to dobry portret człowieka naszych czasów. Tak sobie mogę zresztą wyobrazić trochę bohaterkę, która przemyka ultranowoczesnymi dzielnicami, tak, spaceruje czy podróżuje, może autobusem, może metrem, ultranowoczesnymi dzielnicami jakiegoś dalekowschodniego miasta, czy to będzie Seul, czy to będzie Tokio, tak? To bardzo pasuje moim zdaniem do takiej wręcz, można by moim zdaniem wręcz trochę wpisać te refleksje w jakiś taki cyberpunkowy klimat, tak? Urefleksyjnioną opowieść w stylu cyberpunkowym. No tutaj chodzi głównie po Warszawie, która wiadomo jaka mniej więcej jest, chociaż jak w dobrym obiektywie dobrego fotografa trochę może być taka cyberpunkowa. No, ale to jest trochę to, tak, że ten świat, który w ogóle jakby stracił gdzieś, taki jest świat cyberpunkowy, który stracił w ogóle już jakiś kontakt z jakąś przyszłością, z jakąś metafizyką, a ludzie są po prostu myślącymi przedmiotami, tak? Wiadomo, w tym świecie cyberpunku wymieniamy sobie, ludzie wymieniają sobie, tak, elementy ciała na mechaniczne albo jakieś biotyczne i tak dalej, i tak dalej. Ona tutaj po prostu taką protezę próbuje zbudować, taką protezę własnej przyszłości, jakiegoś zakorzenienia w świecie, które wykracza poza biologiczną egzystencję. No w tym sensie jest to przygnębiająca po prostu książka. I ona moim zdaniem nie daje nadziei. To znaczy, to nie jest książka, która wyprowadza nawet nieoczywistą nadzieję, tak? Bo, no nie wiem, jak na przykład Flannery O'Connor jest pisarką trudną, niewątpliwie, i to, co jest w jej powieściach, to często ciężko przyjąć. Jest takie bardzo w poprzek. Też no, u niej się wątki religijne pojawiają, ale jest to bardzo w poprzek, tak? Jakichś takich oczywistości. No a jednak jesteśmy z tego bardziej w stanie wyprowadzić jakąś taką, no, taką pozytywną myśl. A Hankang moim zdaniem jest w jakimś sensie typowa. Typowa dla takiego ponowoczesnego pisarstwa. Bardzo dobrze po prostu pisze, ładnie składa zdania i przynajmniej w tej książce jest to przyjemność taka estetyczna. To niewątpliwie. No ale czy, no właśnie, może dlatego jest teraz laureatką Nagrody Nobla, że dobrze oddaje tego ducha rozpaczy, w jakim przyszło nam żyć. Trzymajcie się, do następnego odcinka.